były grzechy instruktorów, były grzechy osób, które przychodzą na jazdy rekreacyjne i nie może być inaczej. Dzisiaj zajmiemy się grzechami właścicieli koni. Pierwszy z grzechów, taki podstawowy i najczęściej spotykany, to jest nie przyjeżdżają. Nie przyjeżdżają, w ogóle nie przyjeżdżają, nie interesują się, co się dzieje z ich końmi. Fajnie, jak mają kogoś, kto dzierżawi, fajnie, jak mają kogoś, kto się tym koniem opiekuje, ale często nie mają, bo o tym zapominają i po prostu nie przyjeżdżają. Albo przyjeżdżają raz w tygodniu i się potem dziwią, że ten koń jakiś dziwny, bo on bryka, biega, goni z nimi galopem tu po hali, czy po placu, lub w terenie, no i nic się z nim nie da zrobić. No i to taki może pomysł wtedy przychodzi im do głowy, że może tego konia trzeba zmienić, bo coś z nim jest nie tak. Ale to nieprawda, to tak naprawdę z tymi właścicielami coś jest nie tak. Koń ma dużą potrzebę ruchu i samo wychodzenie na pasisko często nie wystarcza. Koń powinien pracować 5 razy w tygodniu, tak żeby w miarę dobrze czuł się sam ze sobą. Często ci właściciele, żeby zrekompensować temu koniowi, że go nie ma u nich przez cały tydzień, kupują mu różne dodatki paszowe, no bo przeróżne rzeczy można temu koniowi kupić. Smaczki, dodatki paszowe, przeróżne rzeczy, które jeszcze pobudzają go do tego, żeby był jeszcze bardziej do przodu, żeby jeszcze większą tą potrzebę ruchu miał, a nie ma gdzie jej realizować. Więc kończy się to różnie. Jeśli się to kończy tak, że ktoś przyjedzie raz w tygodniu, nie pojeździ, bo pojeździ kiepsko, to w ogóle potem nie przyjeżdża i nie widzę go przez miesiąc. No więc to taki jeden z podstawowych grzechów właścicieli koni. Koń to żywe zwierzę. Gdy ja wymyślam jego plan treningowy, to zakładam, kiedy on będzie skakał, kiedy on będzie chodził płasko, kiedy pójdzie w teren, żeby się trochę zrelaksować. A niektórzy właściciele koni, dodam tutaj, żeby nikogo nie obrażać, ale są to najczęściej panowie w takim średnim wieku, którzy mają ponoć bardzo stresującą pracę i mają bardzo dużo na głowie i bardzo dużą firmę i oni muszą przyjść do takiego konia, żeby się, że tak powiem, wyżyć. I oni wsiadają na to biedne zwierzę i jadą w teren, nie patrzą, galopują, nieważne, po kamieniach, po drodze, czy ślisko, czy tak. W ogóle nie zakładają czegoś takiego w tej swojej zabawie z tym zwierzakiem, że na przykład jest coś takiego jak wstęp, skłus. Nie, oni muszą pojechać i się wyżyć. Znałam kilku takich, myślę, że mnie nie oglądają, bo to nie jest ta grupa, która się czymkolwiek poza swoją dużą firmą interesuje, ale myślę, że dla Was ta wiedza, że takie osobniki także istnieją, będzie przydatna. Rozpuszczanie. To się wydaje, że pozytywne, ale nie do końca. Dlaczego? Ja jestem jak najbardziej za tym. Uważam, że koniowi można dawać smaczki, chociaż uważam, że koniowi to się powinno przynosić jabłko albo marchewkę, a nie te smaczki. Albo zrobić ciasteczka samemu w domu. Ale dajemy koniowi te różne przysmaki, bo tak, bo można, dlaczego nie? Tak samo jak uważam, że psu też można, każdemu zwierzakowi można. Teraz kupiłam królika i jemu też kupuję te przysmaki. I wcale nic mu się nie dzieje złego od tego, ale jak wiadomo, z umiarem, bo zdarzają się tacy właściciele, którzy faszerują tego zwierzaka tymi smaczkami przy każdej możliwej okazji i w każdej możliwej sytuacji. I ja tu potem, wyobraźcie sobie, mam taką sytuację na hali, nie wiem, czy to będą to oglądać, czy nie, ale mam tutaj taką sytuację na hali, gdzie mam takiego kucyczka, który tak uwielbia dziadka swojej właścicielki, że ten kucyk potrafi za każdym razem, jak dziadek stoi w rogu i obserwuje, jak wnuczka jeździ, to kucyk mi się za każdym razem zatrzymuje koło dziadka i szuka dziadkowi po kieszeniach, bo on wie, że ten dziadek daje mu przysmaki. I takich sytuacji jest naprawdę dużo. Ja się chcę zatrzymać, chcę poprawić strzemię, a koń się do mnie odwraca, bo on myśli, że ja mu teraz będę dawać coś do jedzenia. A my, przepraszam bardzo, teraz to jesteśmy w pracy, a nie będziemy jedli. Więc uważam, że można, jak najbardziej można, ale z wyczuciem. Czyli nie na takiej zasadzie, że za każdym razem, jak wchodzę koniowi do boksu, to mu coś daję, bo za którymś razem, jak mu nie dam, bo nie będę, bo zapomnę, bo nie wziąłam, to on mnie do tego boksu nie wpuści. Może się tak niestety stać. Dlatego nie używamy smaczków jako przekupstwo, żeby na przykład wsadzić koniowi wędzidło do pyska, bo takie rzeczy również u nas mają miejsce. Nie używamy ich, żeby nas koń wpuszczał do boksu, tylko po prostu, gdy tego konia wyczyścimy, pojeździmy na nim, przychodzimy, dajemy mu marchewkę, jabłko, można wrzucić do boksu, do żłobu, nie trzeba dawać z ręki. Jestem za, ale z umiarem.
droga na skróty. To taki grzech, który dotyczy najczęściej nie do końca doświadczonych, ale już doświadczonych jeźdźców, którzy kupują młodego, świeżego konia. Ponieważ oni jeździli do tej pory najczęściej na jakimś koniu profesorze, który był ujeżdżony, dobrze chodził, skakał przez przeszkody, miał jakąś już tam wiedzę. Kupują młodego konia, bo myślą sobie, teraz pójdziemy dalej, zrobimy coś przyszłościowego. Z tym tego młodego konia ujeżdżę sobie pod siebie, tak jak ja będę chciał. I on będzie ze mną chodził, skakał, w ogóle pojedziemy na olimpiadę. No i co się dzieje? Tacy młodzi ludzie, najczęściej młodzi, niekoniecznie, to niekoniecznie oni są młodzi tak fizycznie, po prostu są... Źle jeszcze raz zakręciłam. Kurde, ja się to stara, nie? I co się dzieje? Oni wsiadają na tego swojego młodego, pięknego, wymarzonego konia i nagle okazuje się, że ten koń, on nie umie tego, tego i tego. I co oni chcą zrobić? Oni chcą już skakać, bo przecież... No przecież ten koń już powinien chodzić, on już powinien mieć równowagę, on już powinien fajnie galopować, a tu jest ciągle jakiś problem, bo on się zaczyna ze mną szarpać, bo on nie chce ze mną współpracować. Ciągle pojawiają się problemy. I wtedy następuje droga na skróty. Czyli co trzeba zrobić? Wtedy trzeba koniowi wsadzić patent do pyska. Albo wsadzamy mu jakieś ostre wędzidło, albo zakładamy na przykład czarną wodzę, chociaż moim zdaniem większość osób nie powinna na niej jeździć, ale zakładamy czarną wodzę, wypinacze gok, czambon, wodzę Tiedelmana. Jest bardzo dużo różnych możliwości, które można założyć po to, żeby wam się lepiej jeździło. Ale czy to wpłynie na jakość tego, jak ten koń będzie chodził? Nie, ponieważ ja wychodzę z założenia, akurat teraz ma zwykłe podwójnie łamane wędzidło, ale u mnie 90% koni chodzi na oliwce podwójnie łamanej lub to, jak on ma teraz akurat wsadzone, nawet nie wiem dlaczego ma takie wsadzone, ale ma zwykłe wędzidło podwójnie łamane. Najczęściej taka przygoda kończy się w ten sposób, że po roku takiego ujeżdżania tego cudownego zwierzęcia, który miał być waszym koniem do zdobywania parkurów lub czworoboków, po prostu się rozstajecie, ponieważ się okazuje, że nie do końca potraficie się dogadać, a on taki wspaniały, jak miał być, wcale nie jest. A to tak naprawdę wynika z tego, że jeżeli jest młody koń, jeżeli zaczynacie z nim pracę, on potrzebuje czasu, bo tak samo jak wy potrzebujecie czasu, żeby nauczyć się jeździć, bo ktoś mi mówi, kurczę, no, on stuka o siodło, on nie siedzi tak dobrze, on jednak czuje, że w tym galopie on nie siedzi tak dobrze. Ja mówię, Boże, człowieku, to trzeba ileś tych godzin w tym siodle wysiedzieć. I tak samo ten koń, musi ileś tych godzin na tej jeździe być, musi ileś tych godzin pochodzić pod siodłem, żeby złapać swoją równowagę, żeby poczuć się z wami tak, jak się powinien poczuć. Więc czwarty grzech koniarzy, droga na skrót. Scharakteryzowaliśmy kolejną grupę. Mam nadzieję, że takich osób, które się tak zachowują, jak ja tutaj wcześniej powiedziałam, nie ma zbyt dużo. Tutaj nie wszystkie te zachowania wynikają ze złej woli. Czyli to, że ktoś, załóżmy tego swojego konika przekarmia, albo że idzie na skróty, nie zawsze wynika z jego złej woli albo z jego złych chęci. Ale tak jak mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Dlatego jeżeli nie jesteście czegoś pewni, tego co robicie, dobrze znaleźć wokół siebie osobę, która jest w miarę mądra, doświadczona i jest w stanie pokazać wam tą prawidłową drogę, czyli tą drogę, którą powinniście pójść, żeby stworzyć idealną relację ze swoim koniem. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, do subskrypcji, do naciskania dzwoneczka, do naciskania kciuka w górę, jeżeli wam odcinek się podobał. I do zobaczenia, cześć!